Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie na trzecim dniu Akademii Publink. Dajcie motkę, czy dobrze słyszycie? Będziemy mieli pewność, że super, dzięki. Eee. Przygotowałem sobie powitanie, że pozwólcie przywitać Was w ten piękny październikowy dzień, ale u nas jest toporna mgła, przynajmniej światło nam trochę lepiej działa, także mam nadzieję, że dziewczyny będą jeszcze ładniej wyglądały niż zwykle. Eee. Dziś zamykamy Akademię i wczoraj okazało się, że dzisiaj Akademia będzie trochę ciekawsza niż same pytania, bo wczoraj pojawił się też projekt zmiany ustawy o finansach publicznych na RCL-u, w Rządowym Centrum Legislacji. Także ustosunkujemy się króciutko do tego projektu. Podczas wystąpienia tam mamy zawieszanie wskaźnika i tego typu rzeczy. Także o tym, o tym później, na ostatniej chwili, okazało się, że, że będzie na tyle ciekawie. Ja podawałem, publikowaliśmy, jakie pytania planujemy poruszyć. Głównie będziemy się przy budżecie poruszać w, w kontekście rezerw, tego jak, na co można je przekazać, troszkę o upoważnieniach. W przypadku WPF-u głównie rozstrzygniemy dzisiaj ciągłość działania, co jest przedsięwzięciem. W tych obszarach będziemy się poruszać. Mogą się nadal pojawić pytania jeszcze na czacie podczas dzisiejszego webinaru, ale też nie gwarantujemy, że na wszystko odpowiemy. No bo mamy bardzo napiętą agendę, także pozwólcie się przywitać i pokrótce co się będzie dzisiaj działo. W pierwszej części pytania merytoryczne, pytania nazwałem je sobie twarde i do budżetu i WPF, -u. one zajmą około godziny przed samym końcem tego panelu przed krótką przerwą pięciominutową po tej, po tej godzinie będzie pięciominutowa przerwa ale chwilę przed nią poznacie jeszcze Lecha Wikaryczyka naszego nowego szefa powiedzmy, my to ładnie nazywamy head of marketing na urzędowy to taki nasz szef, dyrektor promocji, opowie trochę o raporcie, który szykujemy my już o nim chwilę mówiliśmy ale opowie on i, i zachęci do tego, żebyście nam pomogli wziąć Abyście wzięli udział razem z nami w, w, w pracy przy tym raporcie. Lechu to przybliżę, nie będę teraz jakby spoilerował za dużo. Potem 5 minut przerwy. Po przerwie zrobimy krótki, krótki konkurs, żeby się rozluźnić, i po konkursie Marzenka opowie o technicznych aspektach, czyli tam, gdzie się pojawiały pytania, czy jakieś załączniki robicie, czy jak wygenerować coś w określony sposób. To wszystko Marzenka pokaże, i, i tam będzie w tej drugiej części, czy gdzieś w okolicy. 11.10 się zacznie ta długa część. Nie przedłużam, mamy dużo merytoryki, także pozwalam sobie oddać głos Brygidzie Sewol, która pierwsza opowie o, o budżecie. Dzięki serdeczne, ja przechodzę na kulisy. Miłej zabawy. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jakbyście mogli nogać jakiś tak czy mnie widzicie albo słyszycie. Najlepiej i widzicie, i słyszycie. Super, bardzo Wam dziękuję. Mateusz już opowiedział, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie, dlatego, już nie przedłużając. O, chwileczkę. O, tak. Nie przedłużając, nie będę już mówiła o agendzie, ponieważ Mateusz już ją opowiedział. Zacznę od rezerw budżetowych, ponieważ. W Puli pytań, które otrzymałam, bardzo duża część właśnie dotyczyła tych rezerw. Przypominam, że to jest artykuł 222 ustawy o finansach publicznych. W momencie, gdy opowiadałam o tych rezerwach na naszym spotkaniu 10 października, pojawił się taki komentarz od jednej pani skarbnik, że u niej to jest tak źle, że najchętniej obcięłaby nawet rezerwy obowiązkowe. Ja bym nie chciała, abyście podchodzili do rezerw jako do czegoś złego, jako do zła koniecznego, ponieważ uważam, że one w wielu sytuacjach Mogą nam znacząco pomóc, a nawet w toku wykonywania budżetu, mogą nas uchronić przed dyscypliną finansów publicznych. Pierwsze pytanie, które pojawiało się bardzo często i wzbudziło sporo emocji: czy rezerwa na zarządzanie kryzysowe na pewno może być paragrafem majątkowym? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy spojrzeć do. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Konkretnie mamy artykuł drugi, który przedstawia definicję zarządzania kryzysowego. I słuchajcie, to jest działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej. I żeby nie było wątpliwości, mamy dalej artykuł 19 i artykuł 17, w którym wskazano, że organem właściwym w sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie odpowiednio gminy czy też powiatu jest wójt burmistrz, prezydent miasta oraz starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. I w ustępie pierwszym jest wskazane, że to jest, dotyczy to kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń. Na terenie gminy. W jaki sposób należy to zaplanować w budżecie? O tym z kolei stanowi artykuł 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W ustępie pierwszym mamy wskazane, że po prostu zadania własne planujemy w budżetach odpowiednio gmin, powiatów i samorząd, samorządu województw. Natomiast oprócz tego tworzymy również rezerwę, Pod odpowiedniej oczywiście wysokości, o tym traktuje ustęp czwarty. Spójrzmy jeszcze do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 roku. Wy doskonale znacie to rozporządzenie, ponieważ myślę, że dość często do niego sięgacie. Tutaj mamy wskazane paragrafy rezerw. Mamy rezerwy bieżące, jak i również rezerwy majątkowe. Pamiętamy, jak wyglądają zadania własne. Było tam mnóstwo tych zadań, dlatego można tutaj. Odczytywać, że czasami będą to wydatki bieżące, a czasami wydatki majątkowe. Wobec czego wracamy do pytania, czy rezerwa na zarządzanie kryzysowe na pewno może być paragrafem majątkowym. I ja Wam odpowiadam, że tak, na pewno. Podkreślam też, że nie znalazłam żadnej negatywnej opinii Rio na ten temat, a w wielu jednostkach są tworzone rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zarówno bieżące. Jak i majątkowe, tak? W tych paragrafach. Jeśli zapytacie, jakie to są jednostki, proszę, przenosimy się do Wrocławia. Mamy uchwałę z 21 grudnia 2023 roku. To jest uchwała budżetu miasta na 2024 rok. W paragrafie szóstym, ustępie drugim. W punkcie siódmym mamy wskazane, że ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości prawie 321 milionów złotych z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości prawie 21 milionów złotych. Z tego co prawda jeszcze nie wynika, czy to są wydatki bieżące czy majątkowe, dlatego musimy zajrzeć do załącznika drugiego i już wam pokazuję: mamy wydatki bieżące 5 milionów złotych i wydatki majątkowe na zadania na rezerwie. Celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego prawie 16 milionów złotych. Przypominam, jesteśmy we Wrocławiu. Przenieśmy się do Łodzi. Mamy uchwałę z 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2024 rok. Paragraf szósty: w budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości prawie 167 milionów złotych i przenosimy się ponownie do tabeli czwartej, ponieważ z tego jeszcze niewiele wynika. Ale mamy fragment tabeli czwartej i proszę zobaczcie. Mamy rezerwy celowe, bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 955 ,000 i majątkowe 13 800 000 zł. Jeśli zastanawiacie się nad proporcją, jak to wygląda na przykładzie właśnie Wrocławia i Łodzi, to spójrzcie. Ja ostatnio Wam proponowałam taki bardzo bezpieczny. Bardzo bezpieczny podział na 50%, a zobaczcie, jak to wygląda we Wrocławiu. W Wrocław wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przypominam, że jesteśmy w rezerwie, to jest niecałe 24% i majątkowe ponad 76%, ale już łódź 12%, powiedziałabym, że tylko 12% na wydatki bieżące i 88% na wydatki majątkowe. Kolejne pytanie, czy aby zrealizować zadanie majątkowe z rezerwy kryzysowej, musi najpierw wystąpić jakieś zdarzenie? I w pierwszym odruchu powiedziałabym, że tak, ale słuchajcie, niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że zarządzanie kryzysowe, tutaj powielam jakby tą definicję, o której mówiłam wcześniej, ale chciałabym, żebyście zwrócili na coś uwagę. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Na reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i usuwaniu ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej. W tej sprawie musimy przyjrzeć się artykułowi trzeciemu, ustęp pierwszy ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Mamy tutaj definicję sytuacji kryzysowej i jest to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych. Organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Jak widzicie, ta definicja jest dość szeroka, dlatego każdorazowo trzeba sprawdzić, czy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, ale ona niekoniecznie musi być spowodowana jakimś nagłym zdarzeniem. Często jest, natomiast nie zawsze musi być. Na ten temat wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Pokazuję Wam tutaj sygnaturę, także, jakbyście mieli ochotę przeczytać sobie w całości, to oczywiście zachęcam. Natomiast w, tym, w tej sprawie chodziło o to, że Wójt zarządzeniem rozdysponował 40 tysięcy złotych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, przeznaczył to na zakup samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To nie spodobało się Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawa miała swój finał, tak jak widzicie w sądzie. Przy czym, co ciekawe, sąd uznał, podzielił stanowisko wójta, wobec czego przyznał, że to rozdysponowanie rezerwy było prawidłowe. Tutaj jeszcze pokazuję Wam fragmenty uzasadnienia, w którym wskazano, że działania wójta związane z przeznaczeniem części rezerwy celowej na zakup samochodu bojowego jednoznacznie wypełnia definicję zarządzania kryzysowego. Także jak widzicie, sąd w Krakowie... Uznaje, że można takiego rozdysponowania dokonać. Kolejne pytanie: czy w trakcie roku można zmienić przeznaczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe? Jeśli chodzi o zmianę przeznaczenia rezerwy, to mamy artykuł 259 ust. 2 Ustawy o Finansach Publicznych, w którym jest wskazane, że zarząd może po uzyskaniu pozytywnej opinii. Komisji Właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Ale uwaga, to nie dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe, czyli generalnie może, natomiast nie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zarządzaniem kryzysowym. Podsumowując, rezerwa ta może być rozdysponowana zgodnie z celem jej utworzenia, albo pozostaje utrzymana do końca roku. Tutaj na dole też możecie sobie sprawdzić. Wyrok Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim i sygnaturę też Wam tutaj podaję. Kolejne pytanie: Po co tworzyć rezerwę na wydatki celowe, na przykład na oświatę? Przecież rezerwa ogólna jest bardziej elastyczna. Ja się zgadzam z tym twierdzeniem, że rezerwa ogólna jest bardziej elastyczna. Natomiast zwróćcie uwagę, że rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% planu wydatków. Natomiast w przypadku, natomiast, przepraszam, w przypadku rezerw celowych. Ta suma nie może przekroczyć 5% planu wydatków. To jest gwiazdeczka, ponieważ wiecie, że nie wlicza się do tego 5% tej jednej rezerwy, która jest związana ze środkami unijnymi. I trzecia sprawa: rezerwy celowe zwiększają możliwości późniejszego kierunkowego podziału środków. Ja Wam podam taki przykład. On, co prawda, nie będzie najlepszym przykładem, jeśli chodzi o rok 2025, ale chciałabym, abyście. Zobaczyli, o co mi chodzi z tym kierunkowym podziałem środków. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że w momencie planowania budżetu otrzymywaliśmy informację o planowanej kwocie subwencji oświatowej na rok kolejny. Natomiast my często, w momencie, gdy otrzymywaliśmy tą informację, już wiedzieliśmy, że ostateczna wysokość tej subwencji będzie albo niższa, albo wyższa niż ta, którą nam podało ministerstwo do planów. Jeśli ostateczna miała być wyższa. No to nic się złego nie dzieje, to była bardzo dobra wiadomość. Natomiast często mogliśmy już przewidzieć, że ostateczna kwota będzie niższa. Wtedy warto było zabezpieczyć sobie rezerwę na wydatki oświatowe i w momencie, kiedy przychodziła informacja o tym, że ta subwencja ostateczna jest niższa, wtedy można było bezpiecznie zmniejszyć wysokość tej rezerwy oraz pomniejszyć wydatki, przepraszam, dochody. Pytanie kolejne: czy rezerwy celowe można rozdysponować? Na wynagrodzenia. Odpowiedź brzmi: to zależy. Od czego? Od tego, na jaki cel została utworzona rezerwa i od upoważnień przekazanych zarządowi. Kolejne pytanie: czy można z rezerwy ogólnej rozdysponować środki na wydatki majątkowe? I znowu odpowiedź, która pewnie dla wielu nie będzie satysfakcjonująca, ale ona inna być nie może, ponieważ to zależy. Od czego? Uwaga od stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej i jeśli to stanowisko jest właśnie takie, że wolno takiego rozdysponowania dokonać, no to wtedy trzeba pamiętać jeszcze o odpowiednich upoważnieniach przekazanych zarządowi. Oczywiście wiadomo, że to chodzi o upoważnienia z artykułu 258 ustawy o finansach publicznych, gdzie organ stanowiący przekazuje odpowiednie uprawnienia zarządowi. Analizując dalej tę sytuację, to chciałabym Wam przedstawić stanowiska regionalnych izb obrachunkowych. Dotarłam do konkretnie dwóch izb, do Izby w Lublinie i do Izby w Zielonej Górze. One od odpowiedziały, że jak najbardziej z rezerwy ogólnej można rozdysponować środki na wydatki majątkowe. Lublin to jest rok 2023, Zielona Góra rok 2019. Lublin powołuje się w, swoim, w, swoim, w swojej opinii, czy właściwie w stanowisku, na wyrok, który za chwilę Wam pokażę. Natomiast pamiętajcie, że stanowisko Rio nie stanowi opinii prawnej ani wiążącej wykładni przepisów prawa, ale prezentuje wyłącznie pogląd Izby na zagadnienia przedstawione w zapytaniach. Stąd te stanowiska Rio mogą się od siebie znacząco różnić w zależności od tego, które Rio. To stanowisko zajmuje. I tak jak już wspominałam, Lublin w swoim piśmie powołuje się na wyrok NSA z 2011 roku, w którym treści jest wskazane, że z rezerwy ogólnej można pokryć wydatki o różnym charakterze. Natomiast w tej konkretnej sprawie, w tym wyroku chodziło o to, czy środki z rezerwy ogólnej mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Jak wiecie, koszty postępowania sądowego są wydatkiem bieżącym. Wobec czego tak naprawdę przesunięto tutaj środki z rezerwy ogólnej na wydatek bieżący, czy rozdysponowano, tak bym to lepiej ujęła. Natomiast domniemuje tutaj Izba, że wydatki o różnym charakterze. Są bardzo pojemną definicją i obejmują również wydatki majątkowe. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2011 roku powiedział, że rezerwa ogólna należy do grupy wydatków bieżących i może stanowić źródło pokrycia wydatków bieżących w wyniku ich rozdysponowania, czyli mniej więcej to samo, co powiedziało NSA. Natomiast już tutaj w uzasadnieniu znacząco ta sytuacja się różni, ponieważ w tej sprawie, Powiedziano, że burmistrz nie miał podstaw prawnych, aby w zarządzeniu rozdysponować rezerwę ogólną i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Dodam tylko, że nie chodziło tutaj o kwestie odpowiednich upoważnień, bo upoważnienia były prawidłowe, natomiast podważono tutaj jakby możliwość rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe. Także tak jak widzicie, tutaj mamy dwie dwa odrębne dwie odrębne sprawy i, i takie rozstrzygnięcie, jak widzicie. Kolejne pytanie, czy mogę utworzyć rezerwę na wydatki oświatowe w sytuacji, gdy zostanie tym jednostkom obcięty budżet? Oczywiście na etapie projektu budżetu jak najbardziej. Ja bym wręcz zalecała takie, takie postępowanie. Ja już Wam ostatnio mówiłam 10 października, że kierownicy jednostek organizacyjnych mają tendencję do zawyżania planu wydatków. Też mówiłam to, że to jest zrozumiałe, natomiast niekoniecznie może być akceptowalne, a nawet na pewno nie może być akceptowalne. Musicie po prostu tak zadziałać, aby wam starczyło na wszystkie zadania własne gminy, wobec czego obcinacie te, te propozycje, ale nie zawsze macie pewność, że obcięliście odpowiednio. Może się tak zdarzyć, że obcięliście za dużo, wobec czego warto część tych środków przeznaczyć na odpowiednią rezerwę i w momencie, gdy okaże się, że się albo pomyliliście, albo zmieniła się sytuacja, wtedy w łatwy sposób będziecie mogli rozdysponować tą rezerwę, a tak naprawdę zarząd będzie mógł rozdysponować tą rezerwę na określone potrzeby jednostek. I tu jeszcze dopisałam, że oczywiście w trakcie roku co do zasady nie tworzymy rezerw. Co do zasady, dlaczego? Dlatego, że mamy artykuł 260 ustawy o finansach publicznych. Tam jest to prawda wskazane, że zarząd może może utworzyć w trakcie roku rezerwę zblokowanych środków i przeznaczyć ją na zobowiązania jednostki. Natomiast tutaj już wchodzimy w tematy niegospodarności. Myślę, że to Was nie dotyczy, a przynajmniej mam nadzieję, że to są jakieś pojedyncze przypadki. Kolejne pytanie, czy można podać więcej przykładów rezerw celowych? Oczywiście, że można. Mogłabym tutaj spędzić z Wami jeszcze trzy godziny i wymieniać te rezerwy celowe, natomiast pokażę Wam tylko. Kilka, może kilkanaście, żebyście wiedzieli, jakie te rezerwy mogą być. Na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych, w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Kolejna rezerwa celowa, na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Na wydatki związane z programem pracowniczych planów kapitałowych. Jak widzicie, to jest grupa rezerw celowych, która dotyczy wynagrodzeń. I to wpasowałoby się w to pytanie, które dotyczyło. Czy można z rezerwy przeznaczyć środki na wynagrodzenia? No to jeśli mielibyście tego typu rezerwy i odpowiednie upoważnienie dla zarządu, to jak najbardziej z tych rezerw moglibyście rozdysponować, powtórzę, że nie wy, ale oczywiście zarząd może te środki rozdysponować. Kolejna, rezerwa celowa na współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego, na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi na zakupy i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami, na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta, na wydatki związane z rozliczeniem VAT, na wydatki związane z kulturą, na finansowanie polityki senioralnej, na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim. Chciałabym Wam zwrócić uwagę, że to nie są rezerwy, które ja wymyśliłam. To są rezerwy, które faktycznie zostały utworzone i pochodzą z Waszych uchwał budżetowych. Kolejne pytanie, czy można z rezerwy na wydatki majątkowe sfinansować nowe zadania inwestycyjne, wcześniej nie ujęte w zadaniach inwestycyjnych? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy się przenieść do nowego zagadnienia, czyli do upoważnień. Już wcześniej wspominałam, to jest artykuł 258 ustawy o finansach publicznych. Jak poruszałam ten temat na naszym ostatnim spotkaniu, to też pojawił się taki komunikat, że ostatnio na szkoleniu przedstawiciel Rio miał wątpliwość co do ewentualnego brzmienia zapisu upoważnienia do wprowadzenia zmian majątkowych, czy proponowany zapis przechodził i w jakim Rio. No to odpowiedzią myślę, że najlepszą będzie pokazanie Wam fragmentu projektu uchwały budżetowej. Jesteśmy w Zielonej Górze, to jest projekt budżetu na rok 2024. Paragraf 8. Upoważnia się prezydenta miasta do. Tutaj przejdźcie wzrokiem do literki D. Przeniesienia w planach wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. Ale również zobaczcie na literkę C. Ona nie jest zaznaczona, ale też jest ważna. Czyli mamy dokonywanie zmian wydatków budżetu w ramach działu, polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na. Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. Chciałam Wam też pokazać, jak wygląda opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Do tego projektu ona jest jak najbardziej pozytywna. Nie ma żadnej uwagi, nie ma zastrzeżeń. Także wracając do pytania. Czy można z rezerwy na wydatki majątkowe sfinansować nowe zadanie inwestycyjne, wcześniej nie ujęte w zadaniach inwestycyjnych? Niestety to zależy. Od czego? Od stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej i jeśli ono jest pozytywne, no to oczywiście musicie mieć odpowiednie upoważnienia, które organ stanowiący przekazał zarządowi. Kolejne pytanie czy do zakładania lokat w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu wystarczy upoważnienie. Przenosimy się do ustawy o finansach publicznych, mamy artykuł 264 ustęp 3, w którym wskazano, że organ stanowiący może upoważnić zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u ministra finansów. Pamiętajcie, że wybierając bank do lokowania środków, zarząd nie stosuje prawa zamówień publicznych, ponieważ ulokowanie środków nie jest dokonywane w celu ponoszenia wydatków, ale pozyskiwania dochodów. Czyli tak. To upoważnienie jest wystarczające, natomiast słuchajcie, pamiętajcie o bezpieczeństwie lokowania środków. Zadbajcie o to, abyście mieli odpowiednią umowę, aby ta umowa została zawarta i odpowiednio zweryfikowana, żeby po drugiej stronie tej umowy były odpowiednie instytucje, odpowiedni bank, który będzie gwarantował bezpieczeństwo środków. Czyli jak najbardziej takie upoważnienie, możecie te środki lokować, liczyć wpływy z odsetek, ale pamiętajcie, Umowa i bezpieczeństwo przede wszystkim. Kolejne pytanie, już dochodzimy do końca tej mojej części. Jak należy postąpić w przypadku wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa? I odpowiem Wam tak w sposób, myślę, że niezbyt taki, jakbyście się spodziewali. Siła argumentu ponad argument siły, czyli opinia radcy prawnego urzędu. W większych jednostkach myślę, że jest to łatwiejsze, że ta współpraca się lepiej układa. Chciałabym, jakbyście mogli mi dać znać, czy komuś, czy komuś radca prawny opiniuje uchwałę i zarządzenia. Byście mi wysłali sygnał. Komuś tak. Świetnie, dziękuję. A komu nie opiniuje? O, mam takie odczucie, że w tak, więcej tutaj słyszę, że więcej, chociaż miałam takie odczucie, że, że mniej więcej po połowie. Chciałam Wam tylko zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że dokumenty, które przygotowuje skarbnik, że to są dokumenty skarbnika, bo słyszałam, że niektórzy skarbnicy odbijają się jakby od radców prawnych i słyszą, że to jest przecież sprawa skarbnika, to jest sprawa gminy. Skarbnik oczywiście ma nad tym pieczę, natomiast opinia radcy prawnego może być bardzo cenna. Moment projektu budżetu to jest właśnie ten moment, kiedy możecie wypróbować niektóre zapisy. Natomiast żebyście byli bezpieczni, żeby nikt nie miał do was żadnego zarzutu, najlepiej wyposażcie się w taką opinię. Pamiętajcie, że opinia powinna być złożona na piśmie. Wtedy Możecie przetestować takie zapisy w waszych uchwałach, i w momencie, gdyby nawet Regionalna Izba Obrachunkowa miała jakieś wątpliwości co do tych zapisów, no to wtedy zawsze macie tą opinię radcy prawnego, który potwierdzał to stanowisko. Zawsze możecie też podyskutować z Regionalną Izbą Obrachunkową. Oczywiście na argumenty, na odpowiednie przepisy. Jeśli trzeba, możecie udać się nawet na drogę sądową, ponieważ tak jak widzieliście, to nie jest zawsze tak, że regionalna Izba Obrachunkowa ma zawsze rację. Pokazałam wam dzisiaj kilka przykładów, kiedy okazywało się, że to zarząd czy organ stanowiący mieli rację. Wobec czego myślę sobie, że warto zadbać o tą współpracę z radcą prawnym. Też pamiętajcie, jak macie umowy, też jest bardzo ważna sprawa, aby również radca prawny sprawdzał je pod względem prawnym. Myślę, że takie działanie może w wielu sytuacjach uchronić no nie tylko was, ale ogółem jednostkę samorządu terytorialnego przed jakimiś niepotrzebnymi konsekwencjami. Ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat i znaleźliście chociaż kilka odpowiedzi na, na wasze pytania. Dziękuję bardzo, oddaję już w tej chwili głos Marzenie. Dzień dobry, proszę tylko jeszcze dać znać, czy mnie, czy mnie słychać i myślę, że super, myślę, że możemy zaczynać. Szanowni Państwo, w tej naszej drugiej części postaramy sobie wrócić do webinaru z biegłego tygodnia odnośnie planowania wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok i lata kolejne, ale tym razem skupimy się na temacie, który myślę... Albo każdego z Was już dotyczył, a jeśli ktoś jest nowy na stanowisku, to ja jestem przekonana, że ten temat na pewno dotyczył będzie. Bo myślę, że nie ma wśród nas osoby, która gdzieś nie zderzyła się bądź nie zderzy się z tematem umów na zapewnienie ciągłości działania jednostki, czyli z tym tematem, który będzie właśnie jednym z wiodących w tej mojej części dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Postaramy sobie zobaczyć, jak to w przepisach wygląda. Czyli myślę, że możemy startować, jak to jest z tymi umowami na zapewnienie ciągłości działania jednostki, jak to wygląda, co my o nich wiemy, co wiedzieć powinniśmy. Jeżeli chodzi o temat samej umowy na zapewnienie ciągłości działania jednostki, to jedno co jest pewne, nie ma żadnych uniwersalnych kryteriów pozwalających na identyfikację określonych umów. Myślę, że każdemu z nas przydałby się zapewne jakiś rejestr, do którego możemy sobie zajrzeć, do jakiś przepis, jasno, wy, jasno określony katalog, w którym wiemy, czy dana umowa, którą właśnie trzymam w ręce, jest na zapewnienie ciągłości działania jednostki i biorąc pod uwagę upoważnienie z artykułu 200. 28 ust. 1.2. Możemy podpisać taką umowę, czy podpisać jej nie możemy. No niestety takich kryteriów uniwersalnych nie mamy. To, co jest również pewne, umowy, które są na zapewnienie ciągłości działania jednostki, nie są, nie są przedsięwzięciami. Czyli jeżeli coś jest umową na zapewnienie ciągłości działania jednostki, to jednocześnie nie może stanowić przedsięwzięcia w załączniku drugim wieloletniej prognozy finansowej. Ale to, co jest istotne i myślę, że budzi najwięcej, e, najwięcej jakichś emocji, to jest to, że błędna identyfikacja może prowadzić do zarzutu zaciągnięcia zobowiązania przez jednostkę bez stosownego upoważnienia, które właśnie wynika z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Tydzień temu sobie o tym mówiliśmy, że właśnie. E, tej uchwały o WPF-ie z wykazu przedsięwzięć jest, wynika również upoważnienie do zaciągania zobowiązań w kontekście właśnie przedsięwzięć wieloletnich. To jest ten limit zobowiązań na załączniku drugim. Idźmy sobie dalej i przejdźmy sobie teraz głębiej w ustawę o finansach publicznych. Tak jak przed chwileczką wspomniałam, ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość zaciągania zobowiązań wieloletnich, Oparciu o upoważnienia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, e, przy czym właśnie w tym artykule 228 mamy wymienione dwie kategorie takich zobowiązań. Kategoria pierwsza to są właśnie związane z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć i tutaj stop. Czyli jeśli mamy na przykład inwestycje, mamy budowę drogi, Drogę budujemy przez dwa lata, budujemy ją w roku 2024, ale będzie ona realizowana dopiero w 20, również w roku 2025 i w tym 2025 będzie oddana do użytku. No to powinna ona w tym roku znaleźć się w wieloletniej prognozie finansowej. W ostatniej rubryce załącznika przedsięwzięć mamy kolumnę Limit zobowiązań. Tam wpisujemy wartość równą kwocie wydatków, i do tej kwoty mamy upoważnienie do podpisania umowy na realizację tego zadania. Myślę, że tutaj jest sprawa jasna. Druga kwestia, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, to jest właśnie ta kategoria druga. Ona nie jest ewidencjonowana w załączniku przedsięwzięć wieloletnich, bo jest jakby odrębnym bytem. I kontynuujmy sobie ten nasz wywód. To, że możemy uznać daną umowę, że ona jest właśnie zawarta albo w ramach realizacji przedsięwzięcia, albo w ramach realizacji właśnie tej umowy na ciągłość, wymaga od nas tego, że musimy sobie przede wszystkim zidentyfikować, jaki jest cel zaciągnięcia tego zobowiązania, czyli co tak naprawdę będzie efektem tego konkretnego naszego działania. No i tutaj znowu wracamy, do umów na ciągłość, bo w przypadku umów na ciągłość, celem tych, e, tych konkretnych umów, z których wynikają konkretne płatności, e, wykaczające właśnie poza rok budżetowy, więc tu jest właśnie to ta, ta podobieństwo do, do przedsięwzięć, ale ich celem jest zapewnienie ciągłości działania jednostki, czyli generalnie to, że nasza, nasz urząd będzie mógł płynnie, e, płynnie działać. I tą ciągłość jednostki też możemy rozumieć w takim prostym ujęciu, Mamy rok budżetowy, mamy 31 grudnia, i teraz jakie umowy powinniśmy mieć podpisane, jeżeli przychodzimy 1 stycznia do pracy? To bez jakich umów, bez jakich elementów, tak naprawdę nie będzie możliwe funkcjonowanie naszego urzędu. Nie będziemy mogli tutaj funkcjonować, jeżeli nie będziemy mieli dostępu do internetu, do prądu i tak dalej. To jest właśnie ta ciągłość działania jednostki, ale idźmy sobie jeszcze dalej z naszymi tutaj elementami, ponieważ. Zawieranie tych umów na zapewnienie ciągłości działania jednostki, zgodnie z tym z upoważnieniem płynącym z ustawy o finansach publicznych, możemy rozpatrywać na takich dwóch poziomach, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego. Jakie to są te dwa poziomy? Pierwszy z nich to jest poziom funkcjonowania jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, czyli szkoły i wszystkie inne jednostki, które wchodzą w skład naszej właśnie Naszego samorządu i tutaj mamy na myśli te umowy, które zabezpieczają bieżące funkcjonowanie właśnie tej konkretnej jednostki. Natomiast w rozumieniu całej jednostki samorządu terytorialnego, to mamy ciągłość umów na, na działania, które wynikają właśnie z konieczności zapewnienia e, ciągłości świadczeń usług publicznych. W zaspokojeniu takich zbiorowych potrzeb Wspólnoty. Czyli jakby w pojęciu całej gminy ten zakres jest szerszy niż jeśli byśmy mówili tylko o jednostce organizacyjnej, ale musimy pamiętać o tych dwóch, o tych dwóch poziomach, ponieważ jeśli chodzi o upoważnienia, które mamy właśnie w wieloletniej prognozie finansowej w treści normatywnej uchwały, to my możemy. Te upoważnienia przekazać kierownikom jednostek samorządu, kierownikom jednostek organizacyjnych, i w związku z tym na tych dwóch poziomach powinniśmy to rozpatrywać. I co wynika, jakby z tego, co sobie przed sekundą powiedzieliśmy? Tak naprawdę bardzo trudne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie umowy mogą być zawierane w trybie właśnie upoważnienia wynikającego z artykułu 228 ust. 1 punkt 2 ustawy o pieniądzach publicznych, czyli mamy na myśli właśnie typowo już tylko te umowy na ciągłość, w oderwaniu od treści y, konkretnej umowy. Czyli czasami może być tak, że mamy jakąś umowę, która y, w ogólnym Skrócie, dotyczy jakiejś konkretnej rzeczy, ale musimy przeanalizować jej konkretne zapisy, żeby jasno móc stwierdzić, tak, ta umowa jest umową na zapewnienie ciągłości działania jednostki lub nie, to zadanie powinno stanowić przedsięwzięcie, jeśli wykracza poza rok e, budżetowy, czyli tutaj ta treść, właśnie wynikająca z tego, jaką konkretną umowę e, podpisujemy. Ok, dużo tych, powiedzmy, niepewności. Ale jak my powinniśmy działać, żeby, mu, jakim sposobem, jakimi pytaniami możemy sobie pomóc, jeśli chcemy ocenić, czy właśnie ta konkretna, konkretna umowa, to konkretne zdanie będzie umową na zapewnienie ciągłości działania jednostki. Pierwsze pytanie, które proponuję sobie postawić, to jest takie: czy planowane wydatki są wydatkami jednorazowymi, czy one są wydatkami ciągłymi, cyklicznymi? Dajmy sobie na przykład tutaj media. Opłata faktury za prąd, która będzie wynikała z umowy, na przykład z dystrybutorem energii elektrycznej, nie będzie wydatkiem jednorazowym, bo będzie umową ciągłą, którą ponosimy cyklicznie. I w takim rozumieniu będzie to umowa na zapewnienie ciągłości działania jednostki. Drugie pytanie, które warto sobie zadać, czy zadanie jest właśnie. Wykonywane w sposób ciągły i nieprzerwany, czyli podobnie jak w tej pierwszej części, w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. I wrócę znowu do tej energii elektrycznej, No że tutaj zaspokajamy potrzeby wspólnoty samorządowej, chociażby z tego względu, że nasz urząd musi funkcjonować, czy, chociaż, czy mu, na przykład e, musimy mieć prąd, żeby w naszym, naszej gminie, w naszym urzędzie wszystko działało, jeżeli. Przyjdzie do nas tutaj mieszkaniec i będzie chciał jakieś sprawy urzędowe załatwić. Kolejny element. Czy planowane wydatki służą do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Twojej JSC? Twojej no czyli tutaj schodzimy poziom niżej. I to są takie główne kryteria, w jakich powinniśmy się poruszać. Kolejny element. Teraz podchodzimy trochę z perspektywy przedsięwzięcia, ponieważ Tydzień temu mówiliśmy sobie o takich pięciu elementach, które stanowią o tym, że dane zadanie jest przedsięwzięciem. Czyli czy potrafimy jasno określić nazwę zadania, czy potrafimy określić cel takiego zadania, czy potrafimy określić okres realizacji, jednostkę odpowiedzialną za realizację danego zadania, oraz czy potrafimy jasno zaplanować wydatki na ten cel w poszczególnych latach. I wrócę znowu do tej umowy. Na energię elektryczną. Oczywiście, możemy zaplanować sobie nazwę zadania, możemy zaplanować sobie cel, możemy zaplanować sobie okres realizacji, bo możemy na przykład, nie wiem, na 2-3 lata i potem popisać nową umowę, możemy zaplanować sobie jednostkę odpowiedzialną za realizację tego zadania, będzie na przykład nie, urząd bądź szkoła, w zależności w jakim ujęciu chcielibyśmy to rozpatrywać, ale to, co będzie trudne, to trudno nam będzie zaplanować wydatki na ten cel w poszczególnych latach. Dlaczego? Bo my tak naprawdę, nie wiemy dzisiaj, my potrafimy mniej więcej przewidzieć, jaka będzie opłata za, e, za prąd, ale tam mamy stawkę, nie mamy pełnej wartości, więc ciężko jest już tą finalną wartość wpisać, stąd na przykład taka umowa jest umową na ciągłość, a nie przedsięwzięciem. I teraz wrócę do takiego pisma, które myślę, że już wielokrotnie to pismo się przewijało i my je też udostępnimy w materiałach po naszym dzisiejszym spotkaniu. A chodzi o wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z lutego 2010 roku, wprawdzie, ale myślę, że nadal bardzo aktualne. To było wyjaśnienie w sprawie sporządzenia właśnie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i ja pozwolę sobie odczytać, bo tutaj całość jest szalenie istotna. Kompetencje do określenia rodzaju umów wieloletnich, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki samorządu terytorialnego, należą do organów jednostek samorządu terytorialnego. Które z racji wykonywanych funkcji posiadają wiedzę w tym zakresie, pozwalającą na podjęcie właściwych decyzji. Nie jest natomiast celowe wyszczególnienie katalogu przedsięwzięć przez Ministerstwo Finansów, bowiem nie posiada ono danych niezbędnych do ustalenia, które usługi dla poszczególnych jednostek są niezbędne dla zapewnienia ich ciągłości działania jednostki. Myślę, że jest to trochę odpowiedź na te nasze wątpliwości. I nikogo nie dziwi tutaj te słowa ministerstwa, które się pojawiły, że tak naprawdę to jednostka samorządu terytorialnego najlepiej wie, jakie zadania są dla nich niezbędne na zapewnienie ciągłości, na ciągłości działania jednostki. I to jednostka samorządu terytorialnego właśnie najlepiej potrafi podjąć tą decyzję właściwą decyzję odnośnie, odnośnie kwalifikacji. Nie mamy tego katalogu i tego katalogu na pewno nie będzie. Pewnie w dużej mierze i tak musimy się e, kierować, e, kierować intuicją, ale przejdę sobie e, dalej, bo chciałabym kilka takich przykładów, e, które, z duży, które z pełnym przekonaniem takimi umowami na ciągu działania jednostki są. E, a to, co bym chciała wymienić. Na pewno to są media, na pewno to jest internet, na pewno to jest obsługa bankowa. Na przykład nie możemy wykonywać zadań jednostki samorządu terytorialnego bez konta bankowego. Czyli taka obsługa bankowa jest niezbędna do standardowego funkcjonowania jednostki. Wynajem pomieszczeń. Mam tu na myśli na przykład wynajem pomieszczeń, nie wiem, dla szkoły, wynajem sali gimnastycznej, żeby e, możliwe było możliwe było realizowanie zajęć wychowania fizycznego, czy chociażby wynajem pomieszczeń na potrzeby urzędu. Czasami tak się zdarza, że budynek jest za mały, wynajmujemy jakieś pomieszczenia i taki wynajem też będzie umówiony na ciągłość działania jednostki, bo będzie to niezbędne, aby nasza jednostka mogła bez problemu i sposób ciągły realizować swoje podstawowe zadania. I tak jak Brygida mówiła w swojej pierwszej części, niestety na pewno wiele wątpliwości będzie się pojawiało, i to, co też, na co warto zwrócić uwagę, e, czasami są różne stanowiska regionalnych Izb Obrachunkowych, to też mówiła Brygnia w swojej części, odnośnie e, stosowania przepisów e, ustawy o finansach publicznych. Jeśli macie wątpliwości, to ja zachęcam do tego, żeby złożyć taki wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenia wieśnie w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych i wtedy macie taką pewność, że po prostu działacie w dobrym kierunku, ale zanim to zrobicie, to odpowiedzcie sobie na te pytania, które gdzieś tam pokazałam wcześniej, bo może one pozwolą ukierunkować właśnie decyzję, jaką umową, jakim zadaniem dany element jest. A nawiązując też do tego, że możemy zadać pytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Mam teraz na tym slajdzie, który widzicie, fragment z wniosku o wyjaśnienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej akurat w Łodzi, który złożył prezydent miasta Bełchatowa w 2021 roku, a prezydent miasta Bełchatowa zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem, czy pięć umów, które tutaj zaraz wymienimy sobie, czy w opinii, właśnie e, regionalnej Izby Obrachunkowej. Są to zadania niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki. I z których płatności właśnie wykaczają poza rok budżetowy. Te pięć takich szonderowych zadań, o które prosił o opinię, prezydent miasta Bełchatowa było to zimowe utrzymanie drugich chodników, konserwacja zieleni miejskiej, ubezpieczenie majątku gminy, odbiór opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta oraz prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Ja tutaj jakby tylko Wrzuciłam główne, główne elementy tego wniosku. Oczywiście każdy z tych, każda z tych umów była szeroko wyjaśniona, jakie są założenia tej umowy i na co się ona składa, z jakie elementy w niej się znajdują. I to, co istotne, cały ten katalog pięciu umów, które przed chwilką zaprezentowałam, regionalna. Izba Obrachunkowa Włodzi stwierdziła, stała na, na stanowisku, że te umowy wymienione we wniosku pani prezydent mogą być zawierane w trybie upoważnienia, o którym mowa w artykule 228 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych, czyli mogą być zaliczone do katalogu umów na ciągłość. No i tutaj właśnie, że realizacja tych umów może być uznana. Za niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki, służą realizacji zadań miasta te elementy i te zadania powinny być wykonywane w sposób ciągły i nieprzerwany, czyli to jest to, o czym mówiłam wcześniej, że musimy sobie właśnie odpowiedzieć na takie pytanie, czy to jest zadanie realizowane jakoś instytucjonalnie tylko w tym danym momencie, czy właśnie w ten sposób ciągły i nieprzerwany, no i służy zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. To jest właśnie stanowisko z 2021 roku. Można sobie całość tutaj łatwo odszukać. I nawiązując do pytań, które, które też się pojawiły, czy umowa na energię elektryczną do oświetlenia ulic powinna być przedsięwzięcia? I czy umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta na 3 lata powinna być przedsięwzięcia? Czy można je traktować jako ciągłość funkcjonowania? No, i tutaj, niestety, odpowiedź brzmi: e, to zależy. Jeśli chcielibyśmy ustosunkować się do pierwszej części pytania, to, to, to co do zasady, energia elektryczna i wszystkie media są bezsprzecznymi umowami na ciągłość. To jest to, co mówiłam e, chwilkę wcześniej. E, energia elektryczna, nawet w rozumieniu właśnie tej energii na, e, na oświetlenie, tak jak tutaj było, oświetlenie ulic. E, będzie umową na zapewnienie ciągłości działania jednostki. Natomiast jeśli chodzi na umowę o odpadach, to ja powiem tak, jeśli chodzi o stanowisko, które ja rekomenduję w mojej opinii na podstawie tego, jak, jak działamy te z jednostkami samorządu terytorialnego i jak doradzamy, w mojej opinii umowa na odbiór odpadów, jest również umowa na zapewnienie ciągłości działania jednostki. Natomiast tutaj skłaniałabym się niestety do tego, aby działać tak jakie jest stanowisko waszej regionalnej izby rachunkowej, bo mam świadomość tego, że nie ma spójnego stanowiska w obrębie całego naszego kraju. I wrócę jeszcze tutaj do fragmentu uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tutaj akurat przedmiot tej uchwały w której fragment wrzucam, e, dotyczył, dotyczył oceny tego, e, czy umowa z doradcą podatkowym na dwa lata e, jest umową na zapewnienie ciągłości działania jednostki, czy nie. Akurat taką umowę tutaj Izba Re, Regionalna, Izba Bronkowa w Krakowie zaliczyła e, do przedsięwzięć. Nie było to w opinii Izby e, umową na ciągłość, ale w tej odpowiedzi e, pojawiła się właśnie taka informacja, że tych umów na ciągłość Przede wszystkim zalicza się te zadania, te umowy, które sprowadzają się właśnie do umów w zakresie e, zaopatrzenia w media, a innych umów może dotyczyć tylko wówczas, gdy ze względu na specyfikę zobowiązania, umowy te nie zawierają żadnego określowania kwotowego w sensie zobowiązaniowym, a ponadto mają służyć zapewnieniu ciągłości działania jednostki. To jest. To, o czym też mówiliśmy sobie kilka slajdów wcześniej, że jeśli nie możemy jasno określić kwoty, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to umowa na ciągłość działania jednostki. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnych pytań, które pojawiały się na ostatnim webinarze. Czy jeśli planujemy w tym roku wcześniejszą spłatę długu wolnymi środkami, możemy dokonać wyłączenia we wskaźniku, jeśli zaciągamy również w tym samym roku kredyt. Jeśli chodzi o to pytanie, to tak. Wcześniejsza spłata zobowiązań wolnymi środkami jest bezwarunkowo wyłączona z kalkulacji wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. To jest ustęp 3b punkt 2 właśnie ustawy o finansach publicznych w artykule 243. Wynikają, czyli chodzi nam właśnie, że umowy wynikające z posiadania wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6. Jeżeli spłacamy środkami z tego tytułu Robimy wcześniejszą spłatę zobowiązań, to jest ona bezwarunkowo wyłączona ze wskaźnika z artykułu 243. Przypominam tylko, żeby odpowiednio zaplanować to w wieloletniej finansowej też, bo jeżeli mamy wcześniej spłatę zobowiązań i mamy wolne środki w wieloletniej prognozie finansowej, to nie możemy ich przeznaczyć na deficyt, jeżeli one mają służyć właśnie wyłączeniu z uwagi na wcześniejszą spłatę zobowiązań. To jest kwestia tych pozycji pod. Pod 4, 1, 4, 2 tych uzupełniających, ale na to, na to zwracam uwagę. Drugie pytanko, kolejne. Czy limit zobowiązań powinien być, limit zobowiązań w rozumieniu limitu zobowiązań w załączniku przedsięwzięć do wieloletniej pomocy finansowej powinien być w trakcie roku zmieniany po podpisaniu umowy? I tutaj też odpowiedź jest, to zależy. Co do zasady, kierujemy się regułą, że limit zobowiązań, jest równe sumy niepodpisanych umów na realizację przedsięwzięcia. Czyli jeżeli dodajemy nowe przedsięwzięcia, to w pierwszym momencie limit zobowiązań będzie równy sumie limitów wydatków z poszczególnych lat. Tak jest zawsze na starcie danego przedsięwzięcia, jeżeli je, jeżeli je dodajemy. Natomiast, jeśli podpiszemy umowę z wykonawcą na realizację części naszego zadania, to o tą kwotę powinniśmy umniejszyć. Limit zobowiązań. Czyli jeśli mamy limit zobowiązań na milion, podpisaliśmy umowę na 200 tysięcy, naszym limitem zobowiązań powinno być 800 tysięcy. I co do zasady, to powinno, powinien być dobry kierunek, w którym powinniśmy działać. Natomiast e, dotarliśmy do stanowiska, że niektóre regionalne izby rachunkowe, tutaj też chyba Łódź, traktują limit zobowiązań jako limit do zaciągania zadłużenia. E, i nie zalecają właśnie umniejszenia w ciągu roku. Czyli, tutaj widzę, chyba mamy błąd, nie zalecamy umniejszenia w ciągu roku, czyli chodziło o to tak samo jak limit do, do tytułów dłużnych. Jeżeli mamy limit na przykład 4 miliony na zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, to to jest limit roczny i w ciągu roku nawet jeśli zaciągniemy te 4 miliony, to on cały czas, ten limit naszej uchwale budżetowej będzie e, funkcjonował. Kolejne pytanko. Gmina zamierza zmienić harmonogramy spłat zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez skrócenie okresu spłaty pożyczek, jak również zmianę wysokości poszczególnych rat w kolejnych latach spłaty. Zm zmiany wysokości rozchodów w kolejnych latach. Czy przed podpisaniem stosownych aneksów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy zaktualizować prognozę kwoty długu do planowanych nowych terminów kwot i kwot spłat w poszczególnych latach? Czy też najpierw należy podpisać aneksy do umów pożyczek, a dopiero potem w oparciu o podpisane aneksy dokonać odpowiednich zmian w prognozie kwoty długu? I tutaj plan działania, który. My rekomendujemy jest następujący. Powinniśmy wyjść od pozytywnej decyzji banku o możliwości aneksowania umów i bank powinien nam zatwierdzić, że proponowane przez nas modyfikacje w spłatach są przez bank, przez instytucję finansującą akceptowalne. To może być chociażby w formie maila, że instytucja finansująca wyraża zgodę na zaproponowany przez nas harmonogram spłaty zadłużenia. Wówczas w kolejnym kroku aktualizujemy wieloletnią prognozę finansową pod kątem zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia. Dlaczego robimy to zanim podpiszemy umowę? Bo my powinniśmy przed podpisaniem umowy sprawdzić, czy ten plan, który chociażby restrukturyzacji, czyli ten plan zmian harmonogramu, jak on będzie się miał do naszej wieloletniej prognozy finansowej? Czy przypadki nie stanie się tak, że w którymś z lat będzie chociażby problem z niespełnieniem wskaźnika z artykułu 243? I jeśli taki WPF mamy uchwalony, zaktualizowany pod kątem harmonogramu spłaty zadłużenia, możemy podpisać umowę z bankiem i wtedy mamy jakby całość. E całość prac wykonanych. Oczywiście w tym punkcie drugim, jeżeli robimy tą aktualizację pod kątem harmonogramu, pamiętajmy o tym, żeby o stosowną informację podać o objaśnieniach przyjętych wartości, czyli możemy, dlatego mówiłam o decyzji, bo na tą decyzję możemy się w objaśnieniach przyjętych wartości powołać. I ostatnie pytanko, czy dotacja dla parafii z rządowego programu odbudowy zabytków, która będzie przekazana w 2025 roku, powinna być zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej? Odpowiedź brzmi oczywiście tak. Dotacja powinna zostać wykazana w wieloletniej prognozie finansowej. I o ile um, kojarzycie na pewno wieloletnią prognozę finansową, poszczególne pierwsze, mamy wiersz 2:2 wydatki majątkowe dla roku 2025. Poniżej mamy wiersz dotyczący inwestycji, zakupów inwestycyjnych i w tym. Wyodrębniamy również wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne i tutaj taka dotacja powinna się właśnie w tym wierszu znaleźć, a zachęcam oczywiście do tego, żeby szczegółowe informacje zawrzeć w objaśnieniach przyjętych wartości do naszej wieloletniej prognozy finansowej. I na tym teoretycznie miała się zakończyć moja dzisiejsza prezentacja, ale chwilę przed, przed webinarem. Wczoraj dosłownie się, pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, właśnie z 23 października. Dzisiaj mamy 24 października, więc sytuacja jest niezwykle dynamiczna, zwłaszcza z perspektywy zbliżających się projektów budżetu i wieloletniej pogody finansowej, ale. Wiemy, że o tej ustawie, wiemy o projekcjach i pewnie w szalenie ekspresowym tempie jest duże prawdopodobieństwo, że te zmiany staną się obowiązujące. I kilka słów o tym, jakie elementy porusza właśnie ten zmieniany projekt ustawy o finansach publicznych. Myślę, że osoby, które były z nami na wrześniowym webinarze, doskonale będą kojarzyły, jak Kuba w swojej części dotyczącej długu. Omawiał postulaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w perspektywie modyfikacji w ustawie o finansach publicznych pod kątem właśnie artykułu 242 i artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. To było pokłosie projektowanej zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast co mamy teraz w, tej nowej, w tym nowym projekcie jeszcze gorącym ustawy o finansach publicznych? Punkt pierwszy uwzględnienie w obliczeniu relacji z artykułu 243 tylko wykonanych dochodów ze sprzedaży majątków wynikających ze sprawozdań rocznych. Pewnie pamiętacie, dużo się mówiło o tym, że sprzedaż mienia może poprawiać nam wskaźnik. Miała być ona tylko w kalkulacji do roku 2025, potem miała już nie obowiązywać, czyli co do zasady, nie mogliśmy na wyrost planować sprzedaży mienia, albo inaczej, mogliśmy ją zaplanować, ale nie, ona, nie miała ona przełożenia na poprawę artykułu 243. Teraz ta nowelizacja, która się pojawiła, która jest procedowana. Założenie jej jest to, żeby brać sprzedaż mienia do kalkulacji artykułu 243, ale tylko wartości wykonane, te, które mamy w sprawozdaniach rocznych. To jest taka, taka nowość. Druga, ale myślę bardzo istotna Kwestia, która e, myślę, że ucieszy, to jest możliwość do 2029 roku. Przypominam, w obowiązującej ustawie mamy rok 2025. Możemy finansować deficyt bieżący wolnymi środkami. To jest temat, o który zawsze jest mnóstwo pytań, bo wiemy, jak trudno z tymi budżetami jest, więc tutaj e, w tym projekcie mamy możliwość właśnie e, wydłużenia tego możliwości finansowania. Wolnymi środkami do roku 2029. Myślę, że zmiana bardzo pozytywna. Kolejny element, możliwość przekroczenia tej relacji z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych pod warunkiem, że w latach od 2022 do 2029 suma tych przekroczeń w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek. Czyli Pewnie kojarzycie tę relację. Teraz mamy od roku 2022 do 2025. Jeżeli gdzieś byśmy mieli ten deficyt bieżący, niepokryty środkami, o których mowa jest w artykule 242, to musimy mieć w kolejnych latach nadwyżkę, żeby minimum zbilansowało nam się na zero. I taka reguła była do roku 2025. Teraz ustawodawca panuje nam jeszcze 4 lata do tej reguły, do tego uelastycznienia dołożyć. Trzeci element, czwarty już element, przepraszam. Na ten moment nie wliczamy do 2025 roku do wskaźnika wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami. One nam nie pogarszają wskaźnika w perspektywie do 2025 roku. Tutaj również plan wydłużenia do roku 2029, ale to na co myślę. Też wiele jednostek będzie mogło się powołać, jeżeli tylko zapis będzie mógł funkcjonować. To jest wydłużenie tej możliwości nie spełnienia artykułu 243 do roku 2029, czyli możemy nie spełniać artykułu 243, możemy mieć po prostu nie w tych latach, jeżeli nie przekroczymy 100% naszej, tej relacji długu do dochodów. To jest to, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, również, że. Obowiązuje na ten moment do roku 2025. Teraz jest możliwość wydłużenia tego do 2029 roku. Możemy nie spełniać wskaźnika, ale relacja długu do dochodów nie może przekroczyć 100%. To są takie najważniejsze postulaty na gorąco, kiedy wejdą w życie. No, wydaje nam się, że w ekspresowym tempie. Z tego, co udało nam się ustalić, wczoraj pojawił się projekt ustawy. Dzisiaj do godziny 14 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ma czas na wprowadzenie poprawek, więc przyznajcie sami ekspresowo. Chyba, o dobrze kojarzę, od 6 do 8 listopada zbiera się Sejm, więc wtedy jest największa szansa na to, że projekt z perspektywy Sejmu i Senatu e, będzie procedowane, no i później ewentualny podpis. Czy to wejdzie do 15 listopada? Powiem tak, historia zna takie przypadki. Czy zadzieje się takie teraz? Nie potrafię na to odpowiedzieć, ale to, co myślę, jest szalenie istotne z perspektywy tego projektu, e, że takie zmiany mogą być ratunkiem dla wielu z Was, jeżeli macie deficyty bieżące, jeżeli ciężko jest Wam spiąć budżety, jest problem z 243. Myślę, że to wydłużenie do 2029 roku tych wielu tutaj relacji pozwoli Wam poprawić sytuację w Waszych budżetach i w pewnym sensie też uchronić przed negatywną opinią Rio do projektu czy do budżetu. Tak jak wspomniałam, w tej części opowiem jeszcze raz, króciutko odpowiem na pytania, które na dwóch ostatnich spotkaniach pojawiły się w kontekście naszego Best Asystenta, czyli, czyli programu do tworzenia właśnie budżetu i bieżących zmian, oraz WPF Asystenta, czyli programu do tworzenia wieloletniej prognozy finansowej. Na tym przez najbliższy czas się skupimy. Na naszym czacie też są nasi eksperci, więc gdyby w zakresie tej aplikacji pojawiały się jakieś pytania, można zadawać na czacie. Będą tutaj koledzy starali się wesprzeć, odpowiedzieć lub rozwiać ewentualne wątpliwości. Myślę, że możemy e, zaczynać. Jesteśmy w naszym bezasystencie. Tutaj wnikliwie całą ścieżkę prezentowała Karolina Sawko 10 października, a ja odniosę się do pytań. Pierwsze pytanko, które się pojawiło, chciałabym projekt na 2025 rok zrobić cały w bezasystencie, a dopiero potem przenieść do. Bestii. Czy to jest dobry kierunek? Moim zdaniem to jest najlepszy kierunek i oczywiście do tego gorąco zachęcam, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz w naszym bezasystencie, to w tym momencie możemy wygenerować sobie projekt budżetu, wybierając oczywiście dane w oparciu o które chcemy, aby ten projekt nam się wygenerował. Ja bym chciała, żeby był wygenerowany w oparciu o plan na 30 września. Mamy tutaj oczywiście nasze metody kalkulacji, PKB, inflacji i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń z aktualnych wytycznych, i kilka sekund możemy sobie tutaj ten projekt wygenerować. Jak widzicie, już baza do naszego projektu jest gotowa i możemy przejść do, do naszego projektu. To, co jest bardzo istotne, otrzymaliście już informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie PIT -u, u i części uzupełniającej subwencji. PIT i CIT. Wiemy, jak klasyfikować, więc on już od ostatniej aktualizacji będzie też w tym generowanym projektu, projekcie pojawiał się Wam automatycznie. Jeśli chodzi o oczeń dotyczącą subwencji, tutaj jeszcze nie mamy oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów, w jaki sposób klasyfikować, więc to będzie się zadziewało na dniach, ale będziemy oczywiście też o tym informować, a tak jak widzicie, mamy bazowy projekt wygenerowany. Tutaj też odpowiadam na pytania, które się pojawiały w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o dochody i wydatki, my przy tym wstępnym projekcie budżetu, który tutaj teraz Wam prezentuję, Prognozujemy część bieżącą. Dochody bieżące i wydatki bieżące. Wydatki majątkowe są częścią, są często instytucjonalne. Ciężko je prognozować oparcie bardzo poprzedni rok, więc tą część e, majątkową należy uzupełnić, ale tą główną bazę dotyczącą dochodów i wydatków. Oczywiście, e, zadzieje nam się to automatycznie. Część zlecona, Pojawi się nam jak tylko będą te dane. Jeszcze nie wszystkie jednostki takie dane otrzymały, ale tak jak wspomniałam, zachęcam do tego, odpowiadając już na pytanie, że właściwym kierunkiem jest jakby działanie od strony właśnie generowania całego budżetu u nas, łącznie oczywiście z podsumowaniem, o którym wspomnę za chwilkę. Ale też było pytanie w drugą stronę i do niego teraz wrócę. Czy BEST asystent może pobrać dane z Bestii z projektu budżetu 2025 roku bez generowania w nim projektu, ale żebyśmy mogli dalej na tym projekcie, który zrobicie sobie w Bestii, tutaj, żebyście mogli sobie działać? I taka możliwość też jak najbardziej jest. Tutaj wtedy nie robimy generuj projekt budżetu, tylko wchodzimy w ten niebieski plusik. I tu mamy możliwość albo zaimportować dokument właśnie z bestii, albo z pliku XML, jeżeli działacie w innych programach, ja mam akurat z XMLa i pozwolę sobie też taki właśnie dokument zaimportować. On, tutaj też już tutaj gdzieś był. Tak, i teraz. Jeśli chodzi o importowanie dokumentów z Bestii bądź z XML-a, wtedy przenosi Wam się wszystko, co mieliście w Bestii, czyli dochody, wydatki, wydatki inwestycyjne, jeśli mieliście przychody i rozchody, ale to, czego nie będziecie mieli, e, jeśli chodzi o Bestię, w Bestii z pewnością nie możecie skorzystać z weryfikatorów. Także. Bez asystent byłby wówczas takim naturalnym dopełnieniem, w którym korzystając właśnie z poszczególnych naszych tutaj weryfikatorów, możecie sobie poszczególne dane uzupełnić bądź zweryfikować, czy macie na odpowiednim poziomie rezerwę kryzysową, rezerwę ogólną, czy macie zbilansowaną gospodarkę odpadami. Te wszystkie elementy, które tutaj weryfikujemy. Bestia nie ma takich weryfikatorów. Tutaj oczywiście jak najbardziej jest to możliwe. Dobrze, pozwolę sobie tylko tutaj przejść do dokumentu. OK. I kolejne pytanko, które również nam się pojawiało. Czy można w Bestie utworzyć załącznik do Funduszu Sołeckiego, jeśli wcześniej nie było go w Bastii? Jak najbardziej. Na 2025 rok u nas można już utworzyć załącznik dotyczący Funduszu Sołeckiego. Z tym, że Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności musimy sobie tutaj dodać bazę SOES, czyli załóżmy, dodamy sobie tutaj sołectwo P i jeszcze dodajmy sobie tylko szybciutko sołectwo C i wtedy, jeśli mamy takie sołectwa, to w naszym projekcie, jak sobie do niego przejdziemy i chcielibyśmy w danej części dotyczącej wydatków, załóżmy na dziale 600 Przykładowo jakieś teraz jej wybiorę, możemy sobie dodać uszczegółowienie dotyczące Funduszu sołeckiego, nałóżmy dla sołectwa A na kwotę 10 tysięcy złotych, i na bazie tych uszczegółowień później będą tworzyły nam się załączniki. Jeśli chodzi o załączniki, to tutaj muszę poinformować, że bardzo dużo załączników jest w toku. My rozwijamy i jeszcze mam nadzieję, że jestem przekonana, że na sezon nowe załączniki się pojawią. Te, o których bym chciała dzisiaj wspomnieć, one są w trakcie tworzenia, ale już niebawem będziecie mogli z niej korzystać. To jest m.in. załącznik dotyczący dochodów i wydatków na, na zadania zrealizowane z udziałem środków unijnych to jest ten załącznik, o który wielu z Was prosiło, on niebawem się pojawi. Na ostatnim webinarze, tym 10 października, pojawiło się też pytanie o KPO, o ten nowy załącznik w związku z pojawieniem się nowego rozdziału, też taki załącznik, nawet nie wiem, czy już teraz nie jest na produkcji, a jeśli nie, to, to będzie, będzie pewnie po południu. Też taki nowy załącznik jest i jeszcze kilka takich, które, które się dzieją, będziemy o nich informować. A dlaczego o tych załącznikach mówię? Bo oczywiście w bezasystencji możemy sobie automatycznie wygenerować załączniki do przygotowanej przez nas uchwały budżetowej. Oczywiście nasze weryfikatory powinny być wszystkie poprawnie. Ja tylko tutaj na początku prezentacji e, pokazuję ścieżkę. E, mamy oczywiście naszą personalizowaną podstawę prawną. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale w ubiegłym tygodniu pojawił się nowy tekst Jednolity Ustawy o Finansach Publicznych. Tutaj mamy już zaktualizowany ten tekst Ustawy o Finansach Publicznych. E, nowy tekst Jednolity. Jeśli chcielibyście sobie rozszerzyć, tutaj oczywiście możecie dodać sobie swoje zapisy, e, bo wiem, że różne formy tej podstawy prawnej są przez Was e, wykorzystywane. Możemy sobie określić limit zobowiązań i tutaj właśnie wybieramy sobie załączniki, które chcielibyśmy e, wygenerować. I teraz pojawia się nam właśnie i treść uzasadnienia, i dokument plik XML, który możemy wgrać do Bestii, a te dwa elementy to jest właśnie odpowiedź na kolejne pytania, które pojawiały się na wcześniejszych spotkaniach, a mianowicie czy możemy wygenerować i edytować treść właśnie tego naszego aktu wraz z uzasadnieniem i czy możemy te dane, które sobie tutaj przygotowaliśmy, przynieść do besti i to jest Właśnie to miejsce, w którym pokazuję tutaj mamy plik XML do wgrania do Bestii. Wystarczy sobie go pobrać, zapisać projekt budżetu i przez import pliku z XML wgrywamy do Bestii. A drugi element to jest gotowa treść aktu wraz z uzasadnieniem. Pozwolę sobie teraz pokazać. I oczywiście. Włączam teraz edycję, wszyscy widzicie, i mogę sobie dowolnie tę moją treść modyfikować, czyli na przykład jeśli mamy jakieś upoważnienia, chcielibyście, żeby było ich więcej, czy na przykład jakieś inne elementy chcielibyście tu dodać, to jak najbardziej ta treść jest modyfikowalna. Mamy tutaj też uzasadnienie. I oczywiście te załączniki zgodnie z tą strukturą, którą wcześniej sobie zaznaczyliście na tym etapie generowania samego uzasadnienia. Te wszystkie elementy tutaj są. Dobrze, pozwolę sobie to zamknąć. Jeszcze wracając do wydatków i do rezerw. Dzisiaj bardzo dużo było mowy w tej pierwszej części od Brygidy odnośnie rezerw, które możemy sobie tworzyć. Na ten moment, jak tu sobie zerkniecie, u nas. Oj, nie jestem w tym rozdziale, ale jeżeli zerkniemy sobie na rezerwę, meta mamy głównie rezerwę, rezerwę kryzysową, e, rezerwę ogólną, momencik, które możemy tutaj sobie dodać. Ja już mam na moim przykładzie wybraną rezerwę ogólną i rezerwę kryzysową, e, i możemy sobie dodać tu jeszcze w tych predefiniowanych mamy rezerwę na oświatę, na wynagrodzenia, na nagody jubileuszowe i na pomoc społeczną, ale zdradzę Wam, że tutaj już działamy. I to też jest kwestia dosłownie kilku chwil, że będziecie mogli sobie tutaj dowolne rezerwy tworzyć i też będzie weryfikacją, który będzie Wam suma tych rezerw kontrolował, czy nie jest ich za dużo w stosunku do budżetu w kontekście już ustawy o finansach publicznych. Dobrze, to było to pytanie kolejne odnośnie rezerw, jakie możemy tutaj dodawać, więc ten katalog też za moment będzie rozszerzony. I jeszcze było pytanko odnośnie zadań. Czy zadania wprowadzone w Bestii zostaną przeniesione do Best Asystenta? Jak najbardziej tak. Tutaj z lewej strony macie zadania, które e, jeśli korzystacie z, właśnie z słownika zadań w Bestii, one tutaj nam się przenoszą. Oczywiście podziale na bieżące, inwestycyjne i źródła przychodów e, i rozchodów, one nam e, tutaj e, się pojawiają. E, I oczywiście jeżeli e, byście dodali nowe przedsięwzięcie w Bestii, wystarczy wysłać nową paczuszkę plikomatem, a wtedy w słowniku zadań Pojawi nam się to nowe zadanko, które tam dorzuciliście. To tyle, jeśli chodzi tak poglądowo o bez asystenta. Przejdę sobie do drugiego naszego systemu, a mianowicie do WPW Asystenta. I tutaj będę bazowała już na tym przygotowanym projekcie wieloletniej prognozy finansowej, który utworzyliśmy w ubiegłym tygodniu. I tutaj pytanka, które się pojawiały, czy jeśli mam już wygenerowany projekt wieloletniej prognozy finansowej WP w asystencie, a jeszcze zmieniam coś w budżecie, w jaki sposób mogę to nanieść, jeżeli zmiany są niewielkie, to ja przypomnę tylko, że tutaj mamy w lewym górnym narożniczku mamy opcję wgraj dane i możemy w każdym momencie, jeżeli mamy nowy projekt budżetu, możemy go wgrać sobie albo z xml albo właśnie z Bestii, możemy przeliczyć sobie dane i wtedy akurat mój jest identyczny, jak był wcześniej tworzony, ale takie dane możemy w łatwy sposób e, szybko zaktualizować. E, kolejne pytanko e, dotyczyło przedsięwzięć. E, już z perspektywy przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej i BESTI. E, czy jeżeli dodajemy nowe przedsięwzięcie WP w asystencie, to zostanie ono przeniesione do BESTI? Czyli tutaj, jakby w drugą stronę, że chcielibyście tworzyć zadania dotyczące przedsięwzięć WP w Asystencja? to pozwolę sobie przejść do słownika przedsięwzięć i teraz z, mojej, z mojego poziomu mogę zadać nowe zadanie inwestycyjne. Tak sobie nazwę tylko poglądowo. Wybieram kategorię, jednostkę organizacyjną. Yy, mogę też to mu dodać. Uniwersalny poprawa jakości życia mieszkańców. Klikam OK i teraz, jeśli pojawi się ono tutaj, to oczywiście, tak jak pokazywała Weronika tydzień temu, możemy je dodać do załącznika przedsięwzięć, ale też jeżeli macie połączenie z Bestią, będzie aktywna ikonka Zapisz do Bestii i takie zadanko możecie e, przenieść do słownika przedsięwzięć w Bestii. To tylko na co bym chciała uczulić, że jeśli zapisujecie do Bestii, to bestia też musi się jakby odsie, musi sobie odświeżyć swój słownik, więc najlepiej wtedy przy wgrywaniu takiego dokumentu wyłączyć bestię, zalogować się na nowo i takie przedsięwzięcie gwarantuję Wam, że pojawi się właśnie w słowniku przedsięwzięć w Bestii. Kolejne pytania dotyczyły naszego modułu kredytowego, dużo tych kredytów, dużo tych pożyczek się dzieje, więc przejdziemy do tego naszego modułu kredytowego, w którym macie właśnie e, automatycznie. Takie tabele amortyzacyjne tych zobowiązań z wieloletniej prognozy finansowej. I jeśli chodzi o właśnie te kredyty, pojawiło się pytanko, co zrobić, jak ustawić naszym WP w asystencie, żeby do pozycji 10,6 wieloletniej prognozy finansowej wliczane były tylko zobowiązania faktycznie zaciągnięte, bo u nas wykazuje całość. U nas zawsze tworzą się dwa twory, zobowiązania historyczne i planowane. W zależności od danych, które macie uzupełnione w wierszu 10.6 wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli spłata jest w wierszu 10.6, trafia do zobowiązań planowanych. Jeśli tam jej nie ma, to różnicę wrzucamy. Program tema ma swój algorytm, którym wrzuca właśnie do zobowiązań planowanych. Natomiast jeśli chcielibyśmy, aby zobowiązania, które są planowane, podpisaliśmy umowę i chcielibyśmy, aby te spłaty pojawiły się w wierszu 10.6, w edycji zobowiązania, Kliknę jeszcze raz, żeby to było wiadome. W edycji zobowiązania klikamy historyczne, i po zatwierdzeniu OK, te dane pojawią się nam w wierszu 10,6 wieloletniej prognozy finansowej, czyli będą właśnie już uznane jako zaciągnięte. A jeśli miałoby tam ich nie być, to tworzymy właśnie oddzielny, oddzielny kredyt. Następne pytanie: Czy WPF Asystent weryfikuje to samo, co Bestia? Tutaj odpowiedź brzmi nie, ponieważ nasz weryfikator WP w asystencie jest dużo szerszy i dużo bardziej merytorycznie weryfikuje wieloletnią prognozę finansową, więc jeśli działacie z naszym WP w asystencję ma się dużo większą możliwość wyłapania ewentualnych błędów, które mogłyby się pojawić w wieloletniej prognozie finansowej, a to, co w mojej ocenie jest bardzo istotne i na co warto zwrócić uwagę, to jest weryfikacja przede wszystkim kwoty długu, czyli tego wiersza szóstego, czyli czy nasza wieloletnia prognoza finansowa została rozliczona, czy w ostatnim roku mamy zero, czyli cały dług, który zaciągamy, ma swoje odzwierciedlenie w spłatach. To tylko jedna z tych, które z tych reguł merytorycznych, które tutaj mamy, ale one oczywiście są szersze niż właśnie te, które znacie e, z bestii. Kolejne pytanko. Czy muszę wskazywać w wieloletniej pogodzie finansowej wydatki na poręczenia udzielone poza horyzont prognozy? Tutaj odwołujemy się trochę do rozporządzenia, bo jak doskonale wiecie. Poręczenia, jeżeli wykaczają poza horyzont prognozy, to wystarczy, że pokażemy je tylko w objaśnieniach przyjętych wartości i tam o nich powiemy, natomiast ja pozwolę sobie dodać takie poręczenie. Jak widzicie, mój rok prognozy, ostatni rok prognozy długu w moim WPF jest 32 rok, a ja bym chciała sobie dodać teraz poręczenie nowe, które nie będzie do roku 2032, tylko wiem, że on jest do roku 2040 i my mamy taką możliwość dodania poręczenia poza ten horyzont, zgodnie z umową, którą ewentualnie mamy podpisaną. I mówię o tym dlatego, że jeśli tutaj sobie rozpiszecie takie poręczenia, a może sobie zróbmy na nowo, załóżmy, że ono będzie na 2 miliony i będziemy spłacali po 100 tysięcy. No, teraz te poręczenia będą interesujące z perspektywy aktualizacji. Ustawy o finansach publicznych, ale pewnie do tego jeszcze będziemy wracać. Natomiast, jak widzicie teraz w tej naszej tabeli dotyczącej poręczeń, od 1933 roku, czyli tam, gdzie nie obejmuje horyzont naszej prognozy, mamy takie wiersze zaznaczone na niebiesko. Ich nie będzie na WPF-ie, bo nasz WPF kończy się w roku 1932, ale to, co, gdzie one się pojawią, to są właśnie objaśnienia przyjętych wartości, czyli tutaj. Ma się pewność, że pełna informacja objaśniająca w WPF-ie się pojawi. Zapiszę teraz ten element i wygenerujemy sobie objaśnienia przyjętych wartości do tej mojej prognozy. Jak sobie tutaj spojrzycie, oczywiście, oprócz tych wszystkich elementów, które standardowo nam się generują, które już doskonale znacie, czyli sposób prognozowania dochodów i wydatków, opit, cit, bądź wskaźnik wynagrodzeń, kwestie dotyczące właśnie sprzedaży mienia, tutaj też prognozowania wynagrodzeń i tak dalej. Pojawia się to z nowość, właśnie informacje o poręczeniach i gwarancjach i jeśli właśnie nasze poręczenie wykracza poza horyzont prognozy, a tu my akurat mieliśmy do 35 roku, to mamy właśnie... Te wszystkie informacje w tabeli e, wykazane, a to jest odpowiedź właśnie na ten zapis z rozporządzenia, że jeśli mamy poręczenia poza okres prognozy, pokazujemy je właśnie, objaśnienia przyjętych wartości, żeby o tym nie zapomnieć i żeby o tym żeby to po prostu nie umknęło. A jeszcze tylko wrócę, bo tu też od razu mogę nawiązać do pytania, czy my możemy te objaśnienia przyjętych wartości edytować. Oczywiście tak, to jest. Tekst w Wordzie, tu jak najbardziej, nawet wręcz trzeba je edytować, bo na przykład mamy tabelę o sprzedaży nieruchomości, którą należy uzupełnić zgodnie z tym, co macie zaprojektowane w budżecie do, do wprowadzenia. Właśnie planu po dochodach związanych ze sprzedażą majątku, czy też dochody z dotacji, to jedna z tych elementów, które wręcz powinno się e, uzupełnić. Dobrze, i jeszcze. Zapomniałam na etapie kredytów, a to jest bardzo istotne. Wiecie o tym, że my pokazujemy w kredytach zapas na płatność, czyli przy planowaniu kredytów pokazujemy, ile maksymalnie możemy tutaj jeszcze wpisać spłaty i odsetek, aby nie przekroczyć skaznika z artykułu 243. I mamy czasami taką sytuację, jak tutaj widzicie, że zapas na płatność jest na czerwono, ale jak. W Słowicie sobie na załącznik pierwszy, to mamy tutaj takie zielone, zielone, tak. No i pojawiło się pytanie, dlaczego, jeżeli tam jest spełnienie, to tutaj mamy czerwony na minusie. A to dlatego, że ten zapas na płatność powiązany jest ze zdolnością kredytową. Bo mamy tego świadomość, że jedną rzeczą jest zapas na płatność wynikający z artykułu 233, czyli ile jeszcze możemy spłacić, ale drugim elementem jest zapas płynnościowy, czyli to, ile jeszcze. Pomimo tego, że mamy zapas na wskaźniku tutaj na 1,5 miliona, to ile mamy takich wolnych środków na przepływach, aby można było jeszcze spłacić nowe zobowiązanie? W przeciwnym wypadku moglibyśmy spłacić więcej niż ten nasz zapas płynnościowy, a to by wymagało uruchomienia dodatkowych środków, czy wprowadzenia dotacji, czy uruchomienia dodatkowego zobowiązania. Dlatego czasami właśnie ten zapas na płatność jest tutaj na minusie. To wynika, że płynnościowo w tym roku nie możemy jakby spłacić bez dodatkowego finansowania e, dodatkowych elementów. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o WPW Asystenta, e, oczywiście też generujemy tekst uchwały e, i w tej tekście uchwały mamy też e, umowę na ciągłość, o których była mowa w poprzedniej części, te wszystkie upoważnienia, które są tutaj niezbędne, one są też dostosowane i podsumowanie. E, to tyle, kończę dzisiaj e, nasz trzeci Trzecie spotkanie w ramach Akademii Publink. Mam nadzieję, że te trzy webinary pomogły Wam przygotować się i nastroić do tworzenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Trochę takiego pozytywu, mam nadzieję, tą nowelizacją ustawy o finansach publicznych dzisiaj wprowadziliśmy, więc to tyle dla Was. Żegnamy się, życzymy wysokich nadwyżek w budżetach, bo mam nadzieję, że oczywiście będą nadwyżki, a nie deficyty, żeby wszystko udało się spiąć. Oczywiście pozytywnych opinii RIO i do budżetu i do WPF-u, aby wszystko sprawnie poszło i widzimy się na naszych kolejnych webinarach. Do zobaczenia i powodzenia.